Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z draftu na moim kanale. Ostatni odcinek, tydzień temu zakończyliśmy zwycięstwem. Dzisiaj postaramy się powtórzyć to i również wygrać draft. W tym materiale otrzymacie gameplay z tego odcinka oraz nagrody za ten odcinek, jak i za drafty, które rozgrywałem w tygodniu, kiedy miałem trochę więcej czasu. A teraz wybierzmy formację 4-1-2-1-2 płasko. Myślę, że taka formacja będzie najlepsza dla nas. Tą formacją aktualnie gram. Cristiano Ronaldo co prawda nie mam, ale w drafcie oczywiście możemy sobie na niego pozwolić. Także bierzemy go do klubu rezerwowy jak najbardziej. Spoko. Na ataku u nas zagra Lukaku. Wilson dla zgrania. Na SPO Sabitzer, bo dobrze mi się tą kartą grało. Lalana. Oczywiście Herrera, Mesa, bo jest straszliwą bestią, jak na kartę non-rare. Olewas też się nada. Mi z konieczności, bo Prudl nie grzeszy tempem. Do pary z Benatią, a prawa obrona Carvajal. Na bramce Joe Hart. Okej, takiego wysypu napastników się naprawdę nie spodziewałem. Jak widzicie, Staric, Morata, Bale, Keane, Rashford oraz Lacazette na rezerwie. Ja sobie to szybko poukładam. No i zobaczymy, jakim składem wyjdziemy na pierwsze spotkanie w tym drafcie. Dobra, więc tak prezentuje się nasza pierwsza podstawowa jedenastka. Z Rashfordem na SPO i Shawem na środku obrony. Myślę, że patrząc po moich rezerwowych, to jest najlepsza opcja. Na rezerwie oczywiście jeszcze Cristiano Ronaldo, Bale, Kim. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. A teraz lećmy wyszukać pierwszego przeciwnika i miejmy nadzieję wygrać ten draft. Okej, mamy pierwszego przeciwnika. Wybierzmy stroje i zobaczmy, jaki ma skład nasz dzisiejszy rywal w pierwszej rundzie draftu. No my wytoczyliśmy niezłe działa na sam początek. Na gościu też bardzo fajna hybryda, liga angielska oraz liga hiszpańska. Ronaldo, Messi, De Bruyne. No powiem szczerze, jest się czego obawiać. Oj, Messi teraz niebezpiecznie. Goń go chłopie, no i mamy 1-0. Messi urwał się moim obrońcom, dostał podanie, no i wyleciał na czystą pozycję. 1-0 w 19 minucie, trzeba to nadrobić. Super Lukaku, no on ma na pewno siłę. Rashford ma wykończenie i jest 1-1. Super, o to właśnie chodzi, Lukaku zabrał się z piłką. Ładnie tam podszedł pod bramkę. Zagrał do środka do Rashforda, który miał tak naprawdę 100% sytuację, no i wykorzystał ją. Naprawdę bardzo dobry, solidny napastnik w tej grze. Nie mógł się pomylić. No i mamy koniec pierwszej połowy. Statystyki, jak widzicie, dość wyrównane. Lekka przewaga po mojej stronie. Naprawdę coś nie chce totalnie funkcjonować. Nie mam pojęcia dlaczego. Lekkie lagi w tym meczu, ale no to nie powinno nam przeszkodzić w tym, żebyśmy ten mecz wygrali. Zmienimy sobie Lacazę, bo coś mu nie wychodzi w tym meczu. Puszczamy oczywiście Ronaldo. No i Bale'a może za Lalanę. Myślę, że tak będzie odpowiednie. Oj, niebezpieczna sytuacja. Dobra, no i lecimy z akcją. Lecimy z akcją. Bale. Stary, nie zawiedź mnie. Lecisz, nie masz innego wyjścia, musisz. Wycofajmy, Carvajal. Messa. Troszeczkę zwolniliśmy tą akcję, ale mam nadzieję, że nam się to opłaci. Ronaldo. I mamy 2-0. Fajnie wstrzymana akcja. Mogłem tam już zagrywać Bale'em. W pole karne spróbować wrzutki. Jednak wolałem wycofać, rozegrać tą akcję troszeczkę spokojniej. Dobra zespołowa akcja, Ronaldo. Strzałem po ziemi na 2-1. Czyli klasyk w tej FIFA. Naprawdę jest dobrze. Zaczyna mi to funkcjonować. Ronaldo, ale ma teraz patelnię. Poprzeczka nas ratuje, naprawdę dużo szczęścia. Patelnie w ogóle przeszło to podanie, ale jeszcze nie koniec akcji. Całe szczęście Hart tą rzutkę jakoś wyratował, a teraz mamy szansę do kontry. No, naprawdę, Ronaldo, jak tego nie strzelisz.
Mamy 3 do 1. Kontra po akcji, bardzo groźnej akcji przeciwnika, wykorzystana przez Ronaldo. No ten gościu jest niezawodny, no naprawdę, jeśli ktoś ma go w swoim składzie, to zazdroszczę i to bardzo. Sam chciałbym go mieć w swoim Ultimate Team. Świetnie, jeszcze raz Lukaku ze strzałem, z bramką, tak jest, 4 do 1. No myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że wygrywamy to spotkanie. Lukaku w końcu się pokazał, wpisał się na listę strzelców. No i mamy w 84 minucie pewne prowadzenie. Dobre podanie od Herrery. Lukaku na swojej lewej nodze nie mógł tego po prostu zmarnować. Bale teraz jeszcze na sam koniec. Ma szansę na swoją bramkę. Gareth Bale i 5 do 1. No klasyka, klasyka. Strzał techniczny po długim rogu. Samo okienko. Świetne wykończenie. Dobry rajd Bale'a. Nie miał szans tutaj go zatrzymać żaden z obrońców. Bale, jak sobie wypuści piłkę, jest nie do zatrzymania, także prowadzimy 5 do 1. A w kolejnej rundzie trafiamy na taki oto skład mojego przeciwnika. No genialny, genialny skład. Inform Azpilicuety na środku obrony, Litmanen 88. Do tego Lacazette i Rashford na ataku, Pogba w środku pomocy. No będzie ciężkie spotkanie, no ale postaramy się oczywiście wygrać. Lecimy. Świetna teraz piłka do Lacazette. Musisz to skończyć, musisz bracie to skończyć. 1 do 0, Lacazette. Fantastyczne podanie chyba od Herrery, tak mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony bardzo smutne jest to, że w tej FIFA w dalszym ciągu, pomimo dwóch patchów, które już EA wypuściło, takie piłki przechodzą. Tutaj jak widzicie, środkowy obrońca, nie wiem kto to jest, chyba Azpilicueta. Tak naprawdę powinien tą piłkę przejąć i odebrać Lacazette'owi. No ale w konsekwencji mamy 1 do 0, 9 minuta, szybkie prowadzenie. Lecimy po następne. Świetnie Lukaku teraz, ale balansem ciała zagrał Lukaku i no powiedziałbym bliźniacza sytuacja, co w poprzednim spotkaniu. 2 do 0. Znowu strzał praktycznie z tej samej pozycji. Ale balans ciałem, który Lukaku wykonał przed dojściem do tej piłki, był kluczowy w tej akcji. Mamy 2 do 0. 29 minuta. Na razie jest ok. I Litmanen teraz przed szansą. Ale mamy teraz szansę na kontrę. Lacazette, nie zepsuj tego. Lukaku na pustą bramkę. 3 do 0. 33 minuta. No tutaj nie mogło się to inaczej zakończyć. Po prostu obrona mojego przeciwnika się totalnie rozjechała. Prawdopodobnie już rzucił jakiś ofensywny albo super ofensywny. No i mamy 3 do 0. Na pustą bramkę Lukaku. Nie mógł się pomylić. Czech może tylko pokiwać swoją bujną czupryną. No a my prawdopodobnie mamy już pewny awans do półfinału. Ale teraz akcja na samym początku drugiej połowy. Nie odzywałem się, myślałem, że mój obrońca to jest w stanie zatrzymać. No ale Litmanen strzela nam bramkę na 3 do 1. Zaraz po wznowieniu Rashford zrobił całą robotę. Wjechał nam w pole karne. Tutaj w tym momencie myślałem, że pójdzie do końca. No on zagrał do Litmanena. No i 3 do 1, trzeba się pilnować. Ładna teraz akcja. Ronaldo przed szansą. I piękna bramka. Te strzały z pierwszej piłki naprawdę dużo częściej wchodzą niż zwykłe strzały. Naprawdę, gdybym tutaj przyjął piłkę i spróbował uderzenia, wydaje mi się, że albo obrońca by mnie wytrącił z równowagi, albo bym po prostu nie trafił. A tak, mamy 4 do 1, rage quit. No i jak widzicie, przechodzimy do kolejnej rundy. Statystyki może bez szału, no ale awans jest. Przed nami oczywiście półfinał. Okej, mamy przeciwnika w półfinale. Zobaczmy,
Kogo nam tutaj przygotował? Messi, Aubameyang oraz Hazard. Bardzo fajny skład. W dodatku Polak, więc oczywiście pozdrawiamy. No i zmierzymy się z nim w półfinale. Lukaku, twoja pozycja, stary! Dawaj, Carvajal na Lukaku. I piękna bramka, chociaż szczerze mówiąc nie tak chciałem zagrać. Ale Carvajal popisuje się fenomenalną wrzutką i Lukaku na 1-0. Teraz fatalne wybicie mojego przeciwnika. No i spróbujmy. Bale i 2-1. 2-0. Fatalne zagranie mojego przeciwnika od bramki. Mamy przejęcie przez Lukaku. Dośrodkowanie. Bale. Nie mógł się pomylić. 2-0. Ale teraz mój przeciwnik poszedł z klepą. Dośrodkowanie, no i bramka. Naprawdę genialna akcja mojego przeciwnika. No, to się chwali. Naprawdę bardzo ładnie to rozegrał. No i Messi z główki na 2-1. Lukaku, świetne dogranie teraz. Dajesz mi radę, dasz radę, byku. Jest 3-1. Lukaku daje nam chyba zwycięską bramkę. Naprawdę genialnie się zastawił. Uderzył z lewej nogi. Ale podanie od Ronaldo. Palce lizać. Nie miał prawa tego Lukaku nie wykorzystać, kiedy już przeszedł przez obrońcę. No i wyprzedził. Świetna bramka. To był ewidentnie najważniejszy moment w tej akcji. Rose nie dał rady z Lukaku. No i mamy 3-1. Koniec spotkania, wygrana 3-1. Zawodnikiem meczu oczywiście Lukaku, dwie bramki i asysta. Naprawdę fenomenalnie w tym meczu zagrał ten gościu. 3-1, 700 końców na naszym koncie. No i jak widać, statystyki zdecydowanie na naszą korzyść. Chociaż w pierwszej połowie wydawało mi się, że będzie dużo ciężej. Przeciwnik miał swoje sytuacje, naprawdę bardzo fajnie grał w piłkę. Klepał mnie momentami niesamowicie, ale jakimś sposobem udało nam się wygrać, no i awansować do finału. A w finale czeka na nas taki oto skład. Z Messim oczywiście in formie na ataku, Muriel, swoją drogą bardzo dobry napastnik w tej grze. Na obronie Dier z Matipem. Myślę, że skład zdecydowanie do ogrania. Piękny teraz zwód Lacazette. I Lukaku daje nam w 11 minucie prowadzenie na 1-0. Fantastyczny ball roll w wykonaniu Lacazette. Uwielbiam ten trik. To jest trik dla dwugwiazdkowego zawodnika. Najprostszy jaki może być w FIFA, ale piekielnie skuteczny. Naprawdę tyle sytuacji, które tworzę przez zwykłego ball rolla, to jest coś niesamowitego. No tutaj uderzenie. Mógł się chyba lepiej zachować Petr Czech. No ale Lukaku strzelił. No i fantastycznie. 1-0 w finale. Lecimy po kolejną bramkę. Ale nie tym razem. Ładnie Lukaku się tutaj zabrał z piłką. Holebas. Tylko dobrze to dorzuć. Jeszcze Lukaku i 2-0, 35 minuta. Rashford powinien zakończyć tą sytuację już od razu po wrzutce. Całe szczęście spadła ta piłka pod nogi Lukaku. Mamy 2-0, no i zobaczmy co przeciwnik zrobi. Ale teraz zagranie. No i kontra, mamy kontrę. Lacazette, kontra Matip. No dał radę, byk. Wystarczyło tylko dograć. Piękna teraz dwójkowa sytuacja i fantastyczne wykończenie Lacazette.
na 3 do 0 tuż przed końcem pierwszej połowy. Fantastyczna bramka. No tutaj pograli niesamowicie. Lalana do Ronaldo, Ronaldo z pierwszej piłki do Gomeza. Do Lacazette oczywiście. Lacazette, piłka do Ronaldo. Praktycznie sam na sam. Ball roll, czyli mój ulubiony trik. I po raz kolejny Ronaldo daje nam bramkę w tym spotkaniu. 4 do 0. I w ostateczności rage quit 5 minut przed końcem spotkania. Tak więc mamy zwycięstwo. O dziwo mi został chyba zawodnikiem meczu, tak? Na współkę z Ronaldo. Cóż dodać? 4-0 w finale. Dość prosta druga połowa. W pierwszej połowie wydawało się, że przeciwnik postawi nam troszeczkę wyżej poprzeczkę. No ale nie udało się. Więc spokojnie wygrywamy ten mecz. A teraz przejdźmy do nagród. Odbierzmy nagrody. Zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Mega paczka i złota paczka zawodników premium. Bywało lepiej. Ale zanim otworzymy te paczki, zapraszam was na paczki, które otwierałem w ciągu ostatniego tygodnia za rozegrane drafty. Mam nadzieję, że wam się spodoba.
No a teraz przejdźmy do otworzenia paczek za dzisiejszy draft. Myślę, że mega paczkę otworzymy jako drugą. Na początku otworzymy złotą paczkę premium, zawodników premium. No i zobaczmy, czy ten draft przyniesie nam jakieś końsy. Miejmy taką nadzieję. Nie ma banerów w pierwszej paczce. Oczywiście zawodnik świecący. I jest to Martial! O to chodzi! Genialna karta! No w tym momencie draft nam się zwrócił i to... Fantastycznie, no... Nie ma w ogóle o czym mówić. Jesteśmy w tym momencie zarobieni po tym drafcie. Anthony Martial. Zobaczmy, po ile chodzi w tym momencie ten zawodnik. 90 tysięcy. Ja szanuję takie trafy w paczkach. 88, ok. Więc wystawmy mojego... Tam widziałem 86. Mało ważne, mało ważne. Draft nam się zdecydowanie zwrócił. Nie chcę go trzymać w klubie, nie jest mi potrzebny na tą chwilę. A za 85 tysięcy chętnie sprzedam tego jegomościa. Bo pewnie jeszcze nie raz go trafimy. Także żegnaj kumplu. Zobaczmy jeszcze cenę Greya. Też około 3 tysięcy, ale jego akurat sobie zostawię. Donnarumma w duplikacie. On na listę transferową. A my przejdźmy do otworzenia paczki za 35 tysięcy. I liczmy na to, że banery nam się pokażą i wypadnie coś ciekawego. Lecimy. Zobaczymy, czy będzie ktoś ciekawy. Banery są, więc jest solidnie. A zobaczmy kto. Brazylia. No, Roberto Firmino. Tego zawodnika ostatnio trafiłem, chyba jako niewymienną kartę nawet. Tak więc na pewno sobie go sprzedamy. Do tego Szkrtel Pereira. Generalnie bez szału w tej paczce. No ale zobaczymy. Może coś jeszcze jest w duplikatach. Wcale bym się nie obraził. Tego nie chcę. Firmino i Consigli. Okej. W takim razie ta paczka totalnie bez szału. No ale podsumowując, Anthony Martial wart około 90 tysięcy. Do tego kilka innych zawodników. 100 tysięcy spokojnie zarobione na tym drafcie. Także jak najbardziej ja jestem zadowolony. No a to dopiero początek naszych zarobków, bo jak widzicie na liście transferowej jest jeszcze Salah, ale prawdopodobnie jak wy to oglądacie, to już go nie ma, bo miejmy nadzieję, że dostał informa. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach z draftu na moim kanale. Trzymajcie się i na razie.